Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach naszego warszawianistycznego cyklu Warszawski Bzik. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kryminalnej Warszawie w okresie międzywojnia. Naszym gościem prowadzącą dzisiejsze spotkanie jest pani Gabriela Jatkowska, dziennikarka specjalizująca się właśnie w tematyce kryminalnej, pasjonatka międzywojennej Warszawy. Także jest mi bardzo miło panią Gabrielę powitać. I pani Gabriela zaprosiła jeszcze jednego specjalnego dzisiaj gościa, pana Jerzego Łąpięsia. Witam serdecznie. Pan Łąpięś dołoży jeszcze masę swoich fascynujących historii, również z własnych doświadczeń, wspomnień. Także mam nadzieję, to będzie fascynujące spotkanie. Zapraszam Państwa serdecznie. Już oddaję głos pani Gabrieli. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za tak liczne przybycie, zwłaszcza w tak okropną pogodę. Zaczniemy może od takiego wstępu do tej naszej historii kryminalnej. Następnie przekażę głos panu Jerzemu Łąpiesiowi. To jest osoba, która osobiście miała możliwość rozmawiania z przedwojennymi kasiarzami między innymi. Zna wiele historii z warszawskiego Kercelaka i na temat gangu taty Tasiemki też dużo ciekawostek nam opowie. Będą one troszeczkę inne aniżeli to, co ja wiem na ten temat, ponieważ pan Jerzy ma troszkę też inne zapatrywania. To też myślę jest dosyć interesujące na ten temat, ale to za chwilkę. Może w takim razie przystąpię do tychże opowieści. Generalnie wydaje mi się, że mamy dzisiaj wiele romantycznych wyobrażeń na temat przedwojennych przestępców wszelakich. Jako przykład podajemy ich kreatywność, jakąś taką elegancję, pewną innowację w poszukiwaniu, nie wiem, dokonywaniu przestępstw. No poniekąd jest to prawda i ta romantyczność i ta estyma, którą dzisiaj darzymy tych przestępców, gdzieś tam jest usprawiedliwiona być może na tle dzisiejszych dosyć nudnych przypadków i złoczyńców. No ale jednak czy tak do końca w zasadzie powinniśmy ich traktować? No przekonamy się zaraz o tym. Faktycznie ówczesna prasa rozlicznie rozpisywała się na temat no właśnie przedwojennych przestępców, na temat ich metod, kontentowała kolejne napady. Stąd też te osoby gdzieś tam stawały się legendą i żywym przykładem kolejnych, prawda, grup przestępczych. No ze szczegółami ówczesna prasa podawała właśnie szczegóły napadów, opisywała zbrodnie brosząc krwią w nagłówkach i nie szczędząc czytelnikowi wszelkich szczegółów, pokazując dosadnie zdjęcia z miejsc zbrodni, niekiedy też podając adresy, gdzie ta zbrodnia miała miejsce. Tłumnie wówczas publika pojawiała się pod wskazanym adresem. Często, gęsto rodzina pobierała opłaty za oglądanie tychże miejsc, gdzie do zbrodni doszło. No, opowiadając o dwudziestoleciu międzywojennym i tej całej przestępczości, należy pamiętać, że ona się nieco zmieniała w zależności od tego, kiedy i jaki rodzaj przestępczości wówczas królował. Tak właśnie może... No może przejdę do... Przepraszam, bo nie za bardzo... Generalnie może zacznę od tego, że kiedy powstała, prawda, Policja Państwowa w 1919 roku, to musiała przede wszystkim zmierzyć się z absolutnym brakiem zaufania społecznego, tego społeczeństwa pozaborowego, sklejonego z trzech właśnie ziem zaborowych, które musiały się nauczyć i przełamać zaufania do instytucji wymiaru sprawiedliwości, do policji w ogóle. I no, oprócz tego, że policja musiała właśnie walczyć z jakby przełamaniem tego braku zaufania i w ogóle zbudowaniem swojego wizerunku, no miała wszelkie inne, nie wiem, problemy, typu nawet zaopatrzenie w mundury, które tak naprawdę dopiero wprowadzone zostały w 1920 roku w kolorze granatu. Do tej pory policjanci używali nawet, nie wiem, czy to mundurów wojskowych, czy nawet swoich cywilnych ubrań. W obiegu znajdowała się wszelaka broń, znajdująca się, znaczy z nadwyżek wojska, tak więc też nie było ujednoliconej jednego rodzaju broni. No ale nade wszystko musiała właśnie walczyć z tym brakiem zaufania. Największym przestępstwem
w ówczesnej Polsce, co ciekawe, dużo surowiej karanym była kradzież. I tutaj ciekawą znalazłam informację, jak ta kradzież właśnie się dzieliła na poszczególne kategorie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy nawet kradzież, wyszczególnioną kradzież z pola i lasu, kradzież bydła, osobno kradzież koni, no kradzieże kieszonkowe, kasowe, no to te takie, o których za chwilkę coś bliżej powiem. Bardzo ciekawie się też przedstawiała kradzież przewodów elektrycznych, które następnie kradzione, sprzedawano za dość duże pieniądze. Natomiast myślę, że ciekawa będzie też ta informacja, gdyż widać, jak na przestrzeni lat zmieniały się te kategorie przestępstw dokonywanych. I tak na przykład początki, prawda, niepodległości, ten bunt i opór wobec władzy był bardzo duży. No, brało się to oczywiście z tej pozaborowej, że tak powiem, mentalności, gdzie bunt wobec władzy no, kojarzony był oczywiście z dużym patriotyzmem, w związku z czym w tym 1923 to jest tam ponad 4 tysiące, podczas gdy już w 29 maleje prawie o połowę. Podobnie jest z ukrywaniem przestępców, którzy byli postrzegani gdzieś tam na początku naszej niepodległości zupełnie inaczej niż za chwilę. Wracając do tych właśnie kradzieży, otóż te wyszczególnione rodzaje kradzieży karane dużo surowiej niż na przykład zabójstwo, które często karane było zaledwie kilkumiesięcznym więzieniem, jeśli tylko udało się udowodnić, że zostało dokonane poprzez jakieś, nie wiem, silne wzruszenie, czy na skutek bronienia honoru, a już w szczególności kobiety. Podczas gdy na przykład grupy przestępcze ówczesne były no, bardzo surowo karane nawet i śmiercią. Wracając do tych właśnie różnego rodzaju kradzieży, chciałam tutaj wspomnieć o takich ciekawym nazewnictwie i podziale tychże właśnie złodziei. W pierwszej kolejności chciałam przedstawić doliniarzy, czyli po prostu zwykłych kieszonkowców, którzy zazwyczaj pracowali w grupach, w tak zwanej rakiecie, jeździli po całej Polsce, wynajdowali co większe uroczystości państwowe, tylko po to, aby w tłumie znaleźć ciekawsze, bogatsze osoby. Znanymi metodami takich doliniarzy było na przykład potrącanie przechodnia, wcześniej oczywiście upatrzonego, no niby to przypadkowo, otrzepywanie go z kurzu, pomaganie mu we wstawaniu i jednoczesnym oczywiście ograbianiu jego kieszeni. Taki doliniarz musiał mieć bardzo zadbane ręce, raczej starał się nie kalać jakąś ciężką pracą, używał specjalnych kremów, wskazane było posiadanie długich, zgrabnych palcy po to, żeby właśnie móc tych kradzieży w sposób niezauważony dokonywać. Jednym z popularniejszych, jeśli tak mogę się wyrazić, doliniarzy ówczesnej Warszawy był niejaki ślepy Mietek, który jakoby miał wymyślić metodę na żyletkę, przy pomocy której przecinał wszelkiego rodzaju torby, portfele i tak dalej i wyciągał odpowiednie interesującego rzeczy. Tę metodę później stosowali złodzieje tramwajowi. Zresztą widzicie tutaj Państwo, postarałam się wyodrębnić właśnie to nazewnictwo poszczególnych fachów złodziejskich, czyli właśnie doliniarzy, schopenfeldziarzy, którzy masowo kradli w sklepach, używając na przykład do tego sztucznej ręki na temblaku, brylowały w tym panie w połach swoich sukien, wynosząc co cenniejsze zdobycze sklepowe. Gdzieś dotarłam do informacji, że mistrzynią była, nie pamiętam w tej chwili jak się ta pani nazywała, w każdym razie udało jej się w połach sukni wynieść ze sklepu dywan. Nie bardzo sobie to wyobrażam, no ale no podobno tak to właśnie wyglądało. Drzemiarze, szlamiarze, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli złodzieje, którzy dokonują włamań na śpiocha tak zwanego, prawda, czyli w trakcie snu gospodarzy szyrmarzy, czyli właśnie wspomniani złodzieje tramwajowi, pajęczarze kradący bieliznę, czy lipkarze, którzy no, głównie latem wchodzili, dostawali się do mieszkań poprzez okno. W zasadzie wszystkie te grupy, znaczy kategorie złodziei zazwyczaj działali w grupach, wcześniej odpowiednio się do danego włamu przygotowując, dokonując rozeznania terenu. Zatrudniali często do pomocy kobiety, które albo to w nocy, no nie wiem, stojąc na ulicy, na pewno
nie wzbudzało aż takiego, takich dużych podejrzeń, jak na przykład sterczący na ulicy, prawda, mężczyzna w nocy, więc na pewno tutaj łatwiej im było z policją w razie czego się dogadywać. Także starsze panie, które też oczywiście w jakiś tam sposób były w stanie wpłynąć na policjanta, czy też, nie wiem, żebracy, osoby udające alkoholików, to wszystko miało za zadanie odciągnąć potencjalnych funkcjonariuszy policji, którzy mogliby akurat napatoczyć się w trakcie dokonywania jakiegoś włamu. No najwyżej w hierarchii tychże złodziei stali kasiarze, czyli królowie tego złodziejskiego fachu. Tutaj nawet w specjalnym podręczniku służby śledczej ci kasiarze byli opisani właśnie jako taka szczególna grupa, na którą trzeba szczególnie zwracać uwagę. Tutaj zazwyczaj zaliczali się młodzi mężczyźni, świetnie wykształceni, znający kilka języków, brylujący w towarzystwie, znający elity ówczesnej Warszawy, jeżdżący po świecie. Zresztą słynny Szpicbródka wychował się, czy też pobierał nauki w słynnej szkole kasiarz w Odessie. No i to jest właśnie taki człowiek legenda, to jest ktoś, o kim faktycznie ta prasa, do którego często wracała, no nigdy nie został złapany na gorącym uczynku. Aczkolwiek, kiedy w końcu stanął przed sądem w 1932 roku, dodam, że wcześniej złapany w 1930 uciekł z więzienia, by ponownie zostać schwytany, zresztą niejednokrotnie z tego więzienia uciekał. No był właśnie synonimem takiego sukcesu, kogoś, kogo podziwiano, no, rozpisywano się, przodował w tym przede wszystkim krakowski tygodnik Tajny Detektyw. Co ciekawe, do dzisiaj się tak za bardzo dużo zdjęć pana Szpicbródki nie zachowało. To jest właśnie relacja z warszawskiego procesu, kiedy w końcu został skazany na bodajże 6 lat razem z członkami swojej grupy. No, były to osoby oczywiście przez niego doskonale wybierane według reguł znawstwa, wiedzy, fachowości. No, kasiarze po pierwsze używali wszelakich, nie wiem, metod do dokonywania włamu. To jest taka przykładowa, powiedzmy, walizka kasiarza, czyli nie wiem, mamy tutaj raki do prucia kasy, czy bory do wiercenia dziur. Tu z kolei mamy balony, przewód z końcówką, z palnikiem acetylowym i tak dalej. To wszystko gdzieś tam kosztowało, więc wymagało wielomiesięcznych przygotowań do takiego napadu. No, trzeba było mieć fachową wiedzę, w jaki sposób dokonywać podkopów. Później kasiarze zamawiali według swoich własnych pomysłów wszelakie przyrządy do dokonywania takich włamów u zaprzyjaźnionych warsztatach. Dlaczego akurat wizerunek Szpicbródki przetrwał w zasadzie do dzisiejszych czasów, aż do tego stopnia, że prawda, tworzy się o nim filmy i no jest obrośnięte taką właśnie wielką legendą? Właściwie nie wiadomo. Co ciekawe, wizerunek Szpicbródki został utrwalony tylko na tym jednym uprzednio pokazywanym slajdzie, czyli dokładnie ten. Jest on powielany we wszelkich innych przekazach prasowych. Mimo iż w 1932 roku, kiedy w końcu zostaje skazany w apelacji, dziennikarze piszą, że kiedy pojawił się na sali sądowej, nie ma już tej swojej słynnej bródki, jest wymizerowany i generalnie nie przypomina tego przystojnego, eleganckiego mężczyzny, w którym kochały się ponoć wszystkie panie. Padło tutaj też takie hasło Dintoira, czyli generalnie rzecz biorąc, sądy, wszelkie te grupy przestępcze, czy te wszelkiego rodzaju różni, no nie wiem, właśnie złodzieje, żyli w takich hermetycznych grupach, składających się z własnego systemu oświaty, ze szkół i właśnie z tychże sądów, w ramach których, no nie wiem, można powiedzieć, było to tak daleko doskonale posunięte, że był i prokurator, i adwokat, i właśnie sędzia. No najbardziej z tego rodzaju rozstrzygania spraw, oczywiście za odpowiednią opłatą, słynął gang Tasiemki, działający na wolskim Kercelaku. No i właśnie też bym chciała tutaj parę słów o tym gangu powiedzieć i za chwilę też przekażę głos panu Jerzemu, który tutaj też ma ciekawe rzeczy do dodania a propos samego Tasiemki.
No właśnie, na czele tej charakternej instytucji stał bojowiec, PPS-owiec, rewolucjonista Łukasz Siemiątkowski. Z tak wspaniałą przeszłością właśnie rewolucyjną, gdzie likwidował szpicli niemieckich i rosyjskich, nagle okazało się, że stoi na czele największej bandy terroryzującej warszawski Kercelak. W trakcie właśnie I wojny światowej działał w tych bojówkach PPS-owskich, no, wspierając samego Piłsudskiego. Został za tę działalność, zresztą rewolucyjną, osadzony w jednej celi z Walerym Sławkiem. Miał iść na szafot, no ale Polska odzyskała niepodległość i udało mu się, prawda, uniknąć śmierci. W 1928 roku zostaje radnym warszawskim i w tym samym zakłada swój gang Tasiemki. Czym się właściwie wsławił ów gang? Przede wszystkim haraczami, czyli pobierał odpowiednią opłatę od kupców handlujących na warszawskim Kercelaku. Jeśli któryś z nich no, nie chciał uiścić takowej, no to raczej narażał się na nieprzyjemności, dalekie nieprzyjemności, jak obcięcie uszu, jak wywiezienie poza miasto, bycie przywiązanym do drzewa. Tasiemkowcy wówczas ostrzegawczo strzelali tuż ponad jego głową. Kupcy musieli się opłacać, jakbyśmy dziś powiedzieli, tasiemkowcom, nawet w sytuacji takiej, kiedy wydawali swoją córkę za mąż. Tasiemkowcy prowadzili rejestr tychże kupców i wyceniali ich zasobność ich kasy i na tej podstawie wyceniali też odpowiednią sumę, którą musieli oni odpalać. Często zdarzało się też, że zapraszali na rozliczne imprezy, bale, popijawy, no, za które oczywiście nieszczęsny kupiec musiał następnie płacić. Każda grupa miała ten swój właśnie indywidualny kodeks. Złodziejom nakazywał on szanować kobiety, nie można było okradać sąsiadów. No, gang Tasiemki, właśnie słynący z tej indytorii, generalnie rzecz biorąc, nakazywał niemalże wszelkie spory w ten sposób rozwiązywać. To znaczy kupcy musieli się zgłaszać do tasiemkowców, ażeby zażegnać sporu. Aczkolwiek tutaj Jerzy też na pewno wspomni o tym, że nie tylko takimi złymi rzeczami ta grupa się zajmowała, ale o tym za chwilkę. No, nie wytrzymali tego kupcy żydowscy i zwrócili się do Związku Bezpartyjnych Żydów w Polsce, ażeby no, zakończyć ten bandycki preceder haraczy, napadów, zabijania gwoździami, handlu, który następnie był uwalniany po przybyciu przede wszystkim Panteleona Karpińskiego, który stał de facto na czele grupy, to znaczy Łukasz Siemiątkowski, czyli tata Tasiemka, sam nigdy nie pojawiał się na Kercelaku, tak więc tak dużym szokiem dla społeczeństwa było ujawnienie, kto tak naprawdę jest hersztem bandy. No, co ciekawe, sam Tasiemka został skazany na 3 lata więzienia w apelacji, zmniejszono mu ten wyrok do 2, aby w 1935 roku prezydent Mościcki dokonał aktu łaski, został wypuszczony, podczas gdy Panteleon Karpiński odsiedział lat 6. W czasie wojny, tutaj trzeba też, myślę, to podkreślić, tata Tasiemka działał w podziemiu, w 1942 roku został osadzony na Pawiaku, zmarł na tyfus na Majdanku. No i właśnie, panie Jerzy, bo chciałam tutaj państwu jeszcze raz serdecznie przedstawić pana Jerzego Łąpiesia, który jest związany przede wszystkim z Chłodną, bo tam też się urodził, prowadzi bloga Moja Chłodna, zbiera pamiątki po niegdysiejszej Warszawie. W większości te pamiątki przekazał rozlicznym warszawskim muzeom, dzięki którym możemy je w tej chwili oglądać. Panie Jerzy, jeśli moglibyśmy się właśnie tutaj dowiedzieć, jak wyglądał Kercelak, jak go pan pamięta za tych swoich czasów, kim dla pana był tata Tasiemka, co o tacie Tasiemce mówił pański szef, bo też od niego dużo rzeczy się pan dowiedział. No i dlaczego pańskie zapatrywanie na tego człowieka jest jednak troszkę inne niż, no, świadczą o tym przekazy prasowe tamtych lat i nasza wiedza dzisiejsza? Szanowni Państwo,
Ja pierwszy raz występuję w takiej roli. Naprawdę jestem zdenerwowany. Proszę spojrzeć na to, co mówię. Na to, co powiem, no, z przymrużeniem oka. Urodziłem się na Woli, na ulicy Chłodnej, przed wojną. No i akurat tu miałem to szczęście, że zawsze mieszkałem przy samym Kerselaku. Jak nie na Wroniej, to na Chłodnej. Nawet do pierwszej roboty to poszedłem do zakładu pana Dałka, no to mój mistrz. Prowadził zakład elektromechaniczny, no ale kiedyś platałem dla niego powódkę, ale kiedyś był przyjacielem właśnie Tasiemki i Pantaleona Karpińskiego. Co dowiedziałem się o Tasiemce i Karpińskim, to uważam, że Tasiemka jest bohaterem narodowym, a z kolei Karpiński był zwykłym zbójem, ale twardym. Zresztą Karpiński wynajmował, miał narzeczoną na Chłodnej 20, wynajmował tam lokal, w którym mieszkał. No i te zdjęcia, co Państwo zobaczą, o właśnie, no buzie to oni mieli, no nic takie nieprzyjemne, bym powiedział. Buzie mieli nieprzyjemne. Znalazły się chyba u pani Artemskiej. To była fotograf, artystka, no ale oni ten imasz, tak, chcieli swój podnieść i dlatego przyjaźnili się z nią. No. Ten dom to dość taki ciekawy dom, w którym o Chłodnej 20 mówię, ponieważ tam ten żydowski przywódca Czerniakow mieszka. No to wiele historii z tym związanych jest. Ostatnio rewitalizację tam robią w tym domu. Wracając do mojego pierwszego pracodawcy, jak miałem 16 lat, no twardo u niego pracowałem w warsztacie. Było różnych wiele rzeczy pozostawionych po właśnie kasiarzach, ponieważ zakłady na Chłodnej prowadzili, no, wielu Niemców prowadziło, jeden Szwed, Polacy i wiele nowości właśnie technicznych tam zostało wprowadzonych. Od Ericssona ze Szwecji i ten teren był akurat taki przydatny dla ludzi, dla kasiarzy. To byli prawdziwi mężczyźni, którzy no, mieli olbrzymią wiedzę z elektryki, wtedy nie było elektroniki, z elektryki i z mechaniki. Mieli predyspozycje manualne. No, to byli ludzie, no, wysokiej klasy, ja uważam. A wracając do Tasiemki, mój szef nieraz mi opowiadał, jak to wyglądało właśnie, te sprawy z Tasiemką. To był człowiek, który pochodził z podwarszawskiej miejscowości, praktycznie ze wsi. No, pracował tam w fabryce jakiejś produkcji tasiemek. No. A dlaczego on się nazywał Tato? To dlatego, że on pierwszy... Dzisiaj pani premier mówiła o tym 500+. To on pierwszy to wprowadził, jak się okazuje. Ponieważ wszystkie kobiety, które miały tam z 10 dzieci i 8 na Woli, dostawały działkę od niego, a przynosili jego zbójcy.
Także to pierwsze plus to stamtąd wyszło. A chcę pokazać, jaki był ten Tasiemka. Nigdy się nie pokazał podobno na tym. Tak jak szef mówił, właściwie to mistrz, no bym go nazwał. Był to człowiek z charakterem o wyglądzie sprzedawcy patefonów, gramofonów właściwie. O, tak, tak go, to co pamiętam, co ten pryncypał mu mówi. Ponieważ był związany z tym ruchem, zabijał i Niemców, i Ruskich, i Polaków, ale sprzedawczyków. I taka była jego rola. No. W każdym bądź razie banda jego liczyła około 30 ludzi. Z PPS-u mieli samochody ciężarowe i od czasu do czasu sprawiali łomot kupcom żydowskim. No zdarzało się tak tam. No zbierali te haracze, ale były takie sytuacje, że no i pomagali, no głównie polskim tym co prowadzili te. Znałem kilka takich osób, jedna tutaj kiedyś właśnie wypowiadała się, prawie stuletnia kobieta z Woli, opowiadała, jak jej rodzina handlowała właśnie na Kerselaku. Przy okazji chcę wspomnieć o takim temacie, że teraz jest organizowana przez burmistrza na Chłodnej, Kerselak na Chłodnej. Ja pracowałem przy rewitalizacji tego terenu, kawałka tej Chłodnej. Tam jeszcze ci starzy warszawiacy przychodzili, rozmawiali. Ja byłem jako najmłodszy z tego towarzystwa i dlatego tu siedzę, bo resztę to już na wulkach, na tych, także rozbiegła się gdzie indziej już. Co mogę Państwu powiedzieć o takich, bo przejdę jej od strony technicznej też na ten temat, o tych kasiarzach, ale ciekawostki takie, co nawet Pani redaktor nie słyszeli różni przewodnicy warszawscy. To znaczy, pierwszy skok, tu jesteśmy pod tymi zdjęciami. O, właśnie, tych trzech takich miłych panów, to byli właśnie kasiarze. Tam są chyba i nazwiska, nie? Kowalski, Mielczarek i który tam jeszcze zapomniałem, Wiśniewski. Tak, no ten to w czapce, to nie w kapeluszu. Ale w każdym razie oni dokonali skoku na kilka sejfów na dworcu głównym, na Woli. I obrabiali te kasy dokładnie. Zresztą przed wojną to tych włamów do banków, do sejfów, to tam 3000 ileś chyba naliczyli, tak mi się zdaje. No w każdym bądź razie oni, to i teraz opowiem o technice też. Ponieważ oni właściwie wymyślili i więziennictwo później korzystało z kraty, która była zrobiona z rurek grubościennych. Rurka grubościenna ma to do siebie, że ciężej się wygina od pręta i wewnątrz były nawleczone przewody o przekroju 0,5. Nie było wtedy poliwinitu, tylko była bawełna
I to było oplecione i podłączone do prostego przekaźnika firmy Ericsson typu A. Ponieważ prąd ten, który płynął przez ten przekaźnik, 23 kiloohmowy, to był minimalny prąd, ciężko było tą tak, przepiłować tą kratę, z uwagi na to, że to trzeba jakimś nie metalem piłować, tylko no diamentem. I jak oni pierwsi w Polsce, bo na Rakowieckiej jeszcze są dwie czy trzy kraty takie, na Rakowieckiej 37, w tym więzieniu, są jeszcze dwie, trzy kraty takie właśnie tego typu. O tym nikt nie słyszał jeszcze. I oni zrobili ten skok, obrobili właśnie te trzy kasy, tam chyba z pół miliona wyciągnęli. Tylko wszyscy się głowili, jak oni to zrobili, że oni przeszli przez tą pierwszą kratę okienną, poprzez okno włazili. To jest rzecz niemożliwa. No. Jak się okazuje, to byli na tyle już wyszkoleni, że mieli zestawy, całe zestawienia tych przekaźników firmy Ericsson, bo w Polsce właściwie rządził Ericsson w telekomunikacji, no pierwsza pasta. I te wszystkie tabele oni mieli, musiał umieć policzyć, kiedy ten przekaźnik, żeby nie wywołać tego alarmu, przy jakim prądzie nawet ten przekaźnik odpadnie i włączy dzwon, no, bo wtedy to dzwon był, no, i dzwon alarmowy. I tak to zrobili, że no, obrobili tą kasę, te kasy. Drudzy tutaj są chyba te, nie. I to był majstersztyk. No ładne, też buzie, tak. Buzie, wspaniałe. Kluska. Oni zrobili skok w 1933 roku na Zamku Królewskim. Na Zamku Królewskim weszli, no, przedarli się różnymi metodami do środka, bo to też skomplikowana była sprawa dojścia tam. I tak. Mieli z sobą specjalnie wiertło, ale takim, jakim wiercą wiertacze. Za wodą, za ropą. To znaczy oni to robili aparatem. To tak się nazywa. Zakładali na rurę koronkę specjalną z diamentami i mieli specjalną dorobioną płuczkę. No tak skromnie wyglądają, no. Takie czaszki mieli. Musieli mieć, zabrakło im wody do tej płuczki. Zalili cały ten pokój. Ale jakoś rozwiercili tą kasę. Rozwiercili tą właśnie tym gryzerem. Rozwiercili. Wyciągnęli z tego 20 tysięcy dla robotników, którzy pracowali, no, robili chyba dach tam w tym, dekazy chyba pracowali. I mieli, romnęli te 20 tysięcy i dwa pudła monet numizmatów. I to był potężny skok. Bo teraz niektóre te monety, ich wartość dochodzi 50-100 tysięcy dolarów. Z tymi monetami, no oczywiście udali się do, na towarową, to znaczy do burdelu. No. Ale to był luksusowy, tam tasiemka przychodził i całe towarzystwo. Przepraszam, że tak powiedziałem, no ale to dom publiczny. No. Tak.
No i chcieli sprzedać te monety. Chcieli sprzedać, ale ta właścicielka, bo to był rzeczywiście na skalę europejską, ten na towarowej, ten dom. No była jeszcze taka ciocia Wiśniewska chyba. To na Chłodnej było ze 2, 3 takie domy, tak? A no oni chcieli tam to sprzedać. Ta nie mogła, to pojechali do takiej Żydówki. Ona się nazywała pani Abergutnaje. Przepraszam, to jej syn, znany Manszar. Znany Manszar, a ona, nie pamiętam, jakaś Roza, czy jak. No w każdym razie też się to chcieli sprzedać raz, dwa. No także jak zaczęli z nimi ten interes prowadzić, to od razu wpadli na tym i po miesiącu czasu znaleźli się na Rakowieckiej. O. Tam ich tam przywitali koledzy. A propos tych kolegów z Rakowieckiej. To znaczy w roku 20, jak już Rusy podeszli, to jak walczyli ten okres no, walki, to podobno zwieźli na Rakowiecką 37 4 furgonetki papierów wartościowych i pieniędzy z różnych banków. I było polecenie, żeby to spalić. Jeżeli wejdą Rosjanie, bronić się, bronić więzienia, a w ostatnim momencie spalić to. Skąd tam takie informacje są? Ponieważ na Rakowieckiej 37 w tym czasie siedział on się nazywał Nachalnik. Tak. To był Żyd, ale łeb miał no, atomowy podobno. Atomowy łeb miał nawet i umiał wykiwać tych swoich i klapiszy i tych i swoich tam tych, co siedział. W każdym razie, jak oni to chcieli to spalić, mieli zadanie to spalić, w ostatnim momencie przyszedł rozkaz, żeby nie palić, ponieważ tam wszystkich więźniów właściwie zwolnili, tylko tych zostawili razem z klawiszami. I ci później zaczęli, klawisze zaczęli grać z tymi zbójcami w celach, w pokera, tymi pieniędzmi. No w każdym bądź razie zdarzyła się taka sytuacja, że ten nachalnik dostał 7 lat za to, a klawisze chyba po 10 tam. No. Druga ciekawa historia, o ułanie, ale też człowieku, który robił przy kasach. To znaczy, on się nazywał Jan Kowalski, no piękne nazwisko polskie. Pochodził z Woli, a wywołał największy bunt w polskim więziennictwie w 1933 roku. To znaczy, to więzienie jest. To jest naczelnik więzienia i tutaj pisze ciężkie więzienie Święty Krzyż. I właśnie tych takich, to znaczy ci ułani, no i inni żołnierze, którzy się nie mogli odnaleźć, za dużo pili, za dużo się bawili, a bo byli przyzwyczajeni do takiego życia, jak prowadzili właśnie na Kercelaku. Oni byli, tam się obijali też na Kercelaku. I ten
ale że oni byli tak wyszkoleni kasiarsko, to i do tego jednocześnie byli żołnierzami i to z prawdziwego zdarzenia, bo ten Kowalski, to był w stopniu sierżanta, napadał na, napadł na kilka banków, tak się zorganizowali, że no okrutna jatka tam wyszła. Aż postawili taki pomnik, pierwszy raz w więzieniu postawiono taki pomnik, którzy no tutaj już za komunistów rozebrali. No, prowadzili taką akcję, to znaczy tak, pootwierali wszystkie zamki, wypuścili wszystkich więźniów, dostali się do broni i wtedy zaczęła się masakra. Musiało wojsko wkroczyć, musiało, to znaczy policjanci, w każdym bądź razie tak, chyba z czterech klawiszy zginęło, kilku policjantów, chyba ze 100 osób rannych, zerwali dach, a schody to podobno zwinęły w trąbkę tam, po tej walce, tak? Taka straszna walka była. No i to właśnie takie większe to, znaczy się, bunt w więzieniu, to był największy bunt. Nawet klawisze nie wiedzą, no, niektórzy, na pewno wielu nie wie i może minister tylko tam. Ale dziś już tego pomnika nie ma, prawda? Nie ma, to on został rozebrany, bo to więzienie było w klasztorze zrobione i specjalnie tylko wysyłali takich, no, twardych zbójców. Także to, no to okres. My możemy się tylko oprzeć na tym, co słyszeliśmy, co ktoś opowiedział, no bo to... No właśnie, ale pan bardzo dużo słyszał od samych kasiarzy, prawda? Tak, bo poznał pan ich w zasadzie osobiście. Ja bym się chciała dowiedzieć, czy na przykład miał pan możliwość rozmawiania z kasiarzami, którzy faktycznie wywodzili się z jakiejś akademii, z jakiejś szkoły kasiarzy, którzy pozyskali taką wiedzę no, dzięki tego typu szkołom. No wyobraźmy sobie dzisiaj jakąś szkołę kształcącą złodziei, prawda? No to jest coś nieprawdopodobnego. Miał pan możliwość rozmawiania z... Tak, była szkoła złodziei na... Proszę panią, na ulicy Krochmalnej 21. To była, no tam złodziei uczono. Nie było żadnej szkoły kasiarzy, tylko wszystkie te warsztaty, prawie wszystkie, no, na Chłodnej, na Wroniej, to współpracowały z tymi ludźmi i oni do każdego skoku robili coś inne narzędzia do włamu tego. Także... Na konkretne zamówienie, pod konkretne zadanie wykonywali konkretne przedmioty. To znaczy te właśnie narzędzia właśnie, tak jak ja mówiłem, bo niektóre oni mieli i swoich ludzi, którzy umieli zrobić stopy. I właśnie ten człowiek, o którym mówię, Jan Kowalski, to był specjalistą od stopów różnych. Umiał zrobić, to wiedział, jakie wiertła dobrać do tego, jaką nawet tą płuczkę, to znaczy płuczkę, no, taką ciecz chłodzącą, te wiertła. No to, a jako szkoły to żadnej nie... Tych kasiarzy w sensie. Nie słyszałem. Ja nie słyszałem w szkole. No tak. Ja dotarłam do informacji, że faktycznie po tym, kiedy ta legenda Szpicbródki tak no, bardzo się rozpowszechniła, no to faktycznie pewne osoby prawdopodobnie z tych różnych grup gdzieś tam działających jako kasiarz zakładali swoje prywatne szkoły, ucząc, prawda, kolejne pokolenia tych metod konstruowania tak. Tych konkretnych przedmiotów do używania napadów. A proszę mi jeszcze powiedzieć, no bo chcielibyśmy jeszcze na koniec pokazać taki krótki filmik z Kercelaka, bo chyba żeśmy go nie pokazywali. Jak pan pamięta, no bo był pan tam jednak jako dziecko, co prawda. Jak to wyglądało? To znaczy,
Ja pamiętam tak, że stryj mnie prowadzi za rękę, ja jestem o taki gdzieś i co drugi dzień chodziliśmy po jakiś towar, bo nie było co jeść. No, to wychodziliśmy z Wronie i prowadził mnie za rękę, coś kupował, przynosiliśmy matce, gotowała. No. A ciekawostkę też Państwu powiem, ponieważ podczas tej rewitalizacji, no nawet pani burmistrz kiedyś była tam, teraz jest pan burmistrz, jest taki tam plac na Chłodnej i to jest były plac pod Lwem, on się nazywa. Obecnie to jest skwer Sybiraków i z przodu kościoła Karola Bermeusza jest skwer właśnie Popiełuszki, księdza Popiełuszki. Tam są, jak będziecie Państwo kiedyś tam, a zapraszam, bo będzie Kercelak i panią redaktor. We wrześniu? We wrześniu, pod koniec września. Pod koniec września. Tam stoją drzewa akacje. Kiedyś 100 lat temu stały takie drzewa, ja nawet zamieszczam takie zdjęcia. I te drzewa mają takie obramowania jakby, 2 metry, chyba 10 centymetrów, które no, pokazują więzienie. Z uwagi na to, że tamte wszystkie drzewa są poświęcone przez moich kolegów, którzy już w piachu leżą, niektórym ludziom takich, o takich charakterach zbójeckich, ale bohaterach dla nas. Jest tam drzewo też, oczywiście nie ma tableczki, bo by się nikt na to nie zgodził. Jest tam drzewo, ale to jest elegancko wykonane. Aha, jeszcze do tego. Ponieważ tam jest krzyż i na przodzie jest Popiełuszko, a dalej cała ta brygada w rzędach jest ustawiona. W każdym razie każdy ma też swojego patrona. Patrona świętego albo błogosławionego. Z uwagi na to, że kościół Karola Bermeusza ma na ścianach, w takich wykuciach postawione są postacie świętych różnych. I oni, ci święci, ich chronią wszystkich. Przy okazji, bo to teraz wyszło, a muszę wspomnieć o tym człowieku, to jest kapitan Hall. Postać, no, Państwo na pewno nie znają tego, bo to było do tej pory wszystko ukrywane, ale kapitan Hall to był człowiek, który zorganizował taką brygadę zbójców pierwszych z Woli, to wszystko byli z Woli. I oni bronili barykady na Woli. Podczas jak rzeź Woli była. Ja akurat się znalazłem, z matka mnie ciągnęła tam przez cały ten szpaler. Jakoś się uratowaliśmy. No, stosy trupów, no, giganty, to nie, rzecz nie, 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 niesamowita ta rzeź Woli. I kapitan Hall, on się urodził pod Sochaczewem, zorganizował właśnie z tych ludzi taką prawie że kompanię, dużo ich było,
i bronili właśnie kobiet, dzieci, to mój bohater jest. On, ksiądz Struś i jeszcze dwóch broniło barykady, a resztę ci zbójcy atakowali Niemców z bram, wyskakiwali i wręcz nawet zabijali ich, także no bohater i on tam właśnie ma, no kiedyś może się spotkacie z Państwo, jak będziecie na Chłodnej, zobaczycie tam jak to wygląda właśnie ten. Tak, dziękuję Państwu. Także może te pytania, jeśli Państwo macie. Dzień dobry. Łukasza Siemiątkowskiego nazwał Pan bohaterem narodowym. Tak. Czy mógłby Pan rozwinąć tą myśl? Dziękuję bardzo. No widzę, że to tak intelektualnie teraz, a ja jestem prosty robotnik. On też był dość taki, to znaczy tak, jak mówiłem, że no pierwsza rzecz te 500+, nie? Tak po chłopsku. Druga rzecz, że zabijał ludzi, no co prawda jego też chcieli na Cytadeli powiesić, a drugi raz więzi go chcieli powiesić, no nie udało się. Ale to co mi szef mój mówił, że to był naprawdę patriota, to był człowiek patriota. Pieniądze swoje też przekazywał dla tych biednych na Woli, bo tam bardzo dużo ludzi były biednych. Ja też nie byłem bogaty, bo to byłem, ja jestem z polskiej rodziny. Przeważnie Żydzi byli bogaci, także rozwinąć myśl. No trudno mnie rozwijać. Ja uważam, że tak, a pan może uważa, że nie. No. Co tu rozwijać? Tylko było pytanie. Tak. Dziękuję uprzejmie. No, proszę bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś Pana Jerzego zapytać? No nic, w każdym razie odsyłamy. Pan Jerzy prowadzi fantastycznego bloga Moja Chłodna. To znaczy, powiem tak. Ja oprowadzam moją chrześnicę. Nie mam dzieci, no to akurat chrześnica to zrobiła. I ona ze mną przeszła przez Chłodną. Ja mówię, ty jesteś uczona. Ona nauczycielka. To będziesz pisać. No i opisała, a ja tak po chłopsku opowiadałem. I ona nieraz wtrąca właśnie w tym blogu takie, no dziwi się, mówi, wujku, no ale ja tak mówię, no nie, niektóre te wyrazy... Historie warte spisania w każdym razie, także też odsyłamy Państwa, naprawdę warto zajrzeć, zapoznać się. No i na Facebooku to jest też. No. Ja też chciałem jeszcze uzupełnić, że do krucia czas, okrąg trwały, był wynalazek polskich ślusarzy, właśnie rak do krucia. No tak. Otwierało się na zasadzie dawnych puszek konserw, bardzo, bardzo proste. Później oczywiście były kasy betonowe, już się nie dawało tego ciąć, trzeba było i palnikami. Na ciepło. Tak. Na gorąco. No w każdym razie te tradycje podtrzymywali jeszcze po wojnie, dwie firmy podtrzymywały. To znaczy skarbiec, który dla więzień robił centrale całe dla więziennictwa, i inwalidzi. Inwalidzi to INSPOL, oni się nazywali. I tam kilku takich tych kasiarzy pracowało. Byli pod obserwacją UB, ale musieli kogoś zatrudnić, bo to musieli być fachowcy chyba, nie? Z pracowniny kasy nie zrobił.
Ja jeszcze mam takie pytanie do Państwa, bo tak, oglądając filmy fabularne, które no, Wabank, Szpicbródka i tak dalej, pojawiają się tam motywy przekopów, jakichś spektakularnych napadów na banki i tak dalej. Jak to jest? Czy był jakiś taki napad przed wojną naprawdę spektakularny i czy właśnie te przekopy, takie metody, czy to było rzeczywiście stosowane? Bo my tutaj w DSH, tutaj był bank przed wojną i mamy sejf, zachowały się drzwi od tego sejfu, cały sejf się zachował, a pod sejfem jest basen, który był wypełniony wodą w momencie, kiedy jeszcze sejf był używany do celu. Taki był po prostu zatopiony, to była taka technologia. Stąd moje pytanie, czy to jest fikcja jakaś fabularna z to tymi przekopami, czy faktycznie takie był rzeczy się działy? Przekop robiony do banku tego Landaua. To jest tam przy Senatorskiej. I oni zrobili na trawniku 30-40 metrów od banku, to chyba było w 22 roku, stację jakąś benzynową. Niby kopali na tak i podeszli pod bank Landau. Teraz tam jest, zdaje się, ten Muzeum Miniatur. Tak. Oni przeszli, to byli też artyści dobrzy, przeszli do tego banku, wyszli tam i obrobili wszystkie kasetki. Tak, obrobili wszystkie kasetki, ale jak się okazuje, to kasiarzy. Kasiarzy obrobili. Tak, tak. Tak. No największym planowanym de facto napadem na bank w Częstochowie, Bank Polski w Częstochowie, to właśnie miało być w wykonaniu Szpicbródki. Przygotował się do niego tam w 30 roku, no ale po to, żeby dokonać tego napadu, musiał dokonać wcześniej innego napadu w Warszawie, który mu nie wyszedł, został złapany, a przy nim znaleziono plany tegoż napadu w Częstochowie. Bodajże miało się tam znajdować wówczas w kasie 6 milionów złotych, co byłoby sumą niebotyczną jak na tamte czasy. No gdyby mu się to udało, no to faktycznie no żyłby jak król, znaczy i tak żył jak król, no, chyba żyłby jak cesarz, no nie wiem. No nie udało się to także, no ale legenda, prawda, wciąż żywa. Ale ciekawa jest ta sprawa skoku pod bankiem, ale pod orłami. No tak, ale to już inne czasy. Pod orłami. Tak. No i jak zrobili ten skok ubowcy, to później tych, co zrobili ten skok, spadli samochodem razem z Warszawą. Starsi panowie to tam jeszcze pamiętają to. Spalili ich w tym, na Żeraniu. To taka była sytuacja. Takie podejrzenie. No. No tak, podejrzenie, bo to się nie wiadomo, kto de facto tego napadu dokonał. Tak, wiadomo właśnie. No to musieli być też dobrze zbuje, no bo to. No w każdym razie jest kilku takich zapaleńców, co. No i ja też jestem. Co przyglądamy się sprawie pani redaktor Piaseckiego. Pani to na pewno nie pamięta, ale znaleźli jego syna z kilkoma gwoździami w głowie, właśnie tak, no co w darności. No i oczywiście Popiełuszce, bo Popiełuszka mieszka na Chłodnej 19. Do Kurka chodził tam po bułki jeszcze. A kim był pan Kurek? Proszę? Kim był pan Kurek? A pan Kurek był człowiekiem, który na Chłodnej 20 miał, proszę panią, sklepik i utrzymywał całą Chłodną w 1946 roku. Taki był. Wszyscy się u niego zaopatrywali, tak? Zaopatrywali się. Cała Chłodna. Tak, jak nawet miał końską kiełbasę, bo padały te konie, co tam ciągnęły ten gruz.
Ja mam takie pytanie. Pan już wspominał o tym, że kasiarze wychodzili i... Troszkę głuchy jestem. Okej. Kasiarze wychodzili, obrabiali banki. Tak. Natomiast jak wyglądało ich życie rodzinne? Czy po takim skoku oni wracali do kochającej żony, do wybranki serca? Czy pan słyszał jakieś takie historie z alkowy? A historie z alkowy to... Nie słyszałem, sam nie brałem udziału w skoku na bank, ale nie uważam, żeby, no może jedni byli tak jak ludzie, no na pewno byli dobrymi ojcami, ale zatrzymywali się raczej na towarowej tam u tej damy i na tych raczej... Używali życia, no później. Ale panie ciągnęło do tych panów. No w końcu byli to majętni dżentelmeni, no prawda, dobrze no, wykształceni, świetnie bardzo. Posługujący się językami, no brylujący właśnie w towarzystwie, no to na pewno sznury pani. Pani redaktor, ja to bym tak, wie pani, nie, trochę niektóre rzeczy są przesadzone, tak jak ja wszystkiego nie powiem. To, co usłyszałem od ludzi, to no... Może niektóre rzeczy są przejaskrawione, że oni wizytówki zostawiali tam, to może to nie jest aż tak. No. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby o coś spytać? No nic, to w takim razie serdecznie dziękujemy. Dziękujemy panu Jerzemu przede wszystkim. Dziękuję państwu. I zapraszam na Kercelak. We wrześniu, kiedy dokładnie? Na chłodnej i proszę wejść do u chłopaków, bo specjalnie zorganizowaliśmy tam restaurację i wszystko widać właśnie na tym placu, co jest. To znaczy na Jerzego, tam, księdza Jerzego. A co jeszcze? Pan przypomni jeszcze datę, dobrze? Kiedy ten festiwal ja się odbywa? 20... Ale około 24 chyba, wydaje mi się, września. 24, tak. Września. Także zapraszamy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. To jest moja ulica, proszę bardzo. Dziękuję.